Jezus jest postacią, która pojawia się w wielu religiach. Czasem przedstawiony jest jako prorok i nauczyciel, który przybył na ziemię, by głosić nauki Boga i sprawić, by ludzie mogli zostać zbawieni. W katolicyzmie jednak na przykład Jezus jest wcieleniem samego Boga, istotą, która jednocześnie jest człowiekiem, ale i Bogiem, o potężnej mocy, która jednym ruchem dłoni jest zdolna do wszystkiego. A jednak ta tak potężna istota dała się ukrzyżować przez słabych ludzi, po to, by złożyć pewną ofiarę. Ofiarą, która miała sprawić, że ludzie staną się godni wejść do Królestwa Boga. Według Biblii Jezus pewnego dnia powróci na ziemię, co będzie wypełnieniem apokaliptycznych proroctw i będzie początkiem nowego świata, w którym nie będzie już zła i grzechu. Aktualny świat ma zostać wtedy zniszczony, a ludzie osądzeni za swoje dobre i złe uczynki. Ale zanim nadejdzie apokalipsa, ma wydarzyć się wiele przełomowych, dramatycznych zdarzeń, które zmienią świat. Niektórzy uważają, że wydarzenia w Ukrainie są właśnie zapowiedzią powrotu Jezusa. Tym bardziej, że na Ukrainie od początku konfliktu mają dziać się naprawdę dziwne rzeczy, które być może są znakiem od samego Boga, że zbliża się koniec świata i początek nowego. Grupa rosyjskich pojazdów została podobno zniszczona przez tajemnicze zjawisko, po tym jak rodziny ukraińskich oficerów modliły się do Boga o pomoc swoim rodakom. Dyrektor stacji telewizyjnej CBN Ukraina, Konstantin Łytwinienko, ujawnił, że niezwykłe zjawisko uratowało ukraińskich oficerów, niszcząc pojazdy za pomocą niezwykłej błyskawicy, która zstąpiła z nieba jakby na życzenie. Wiele osób uważa, że był to cud i znak, że wyższe istoty nad nami czuwają, czego oznakiem jest to, że wszystko stało się w czasie modlitwy. Czy to oznacza, że Bóg używając swojej mocy pomógł Ukrainie? Czyżby był to znak, że od teraz będzie już tylko lepiej, bo Bóg pokazał, że w najtrudniejszych sytuacjach będzie wspierał i pomagał? Dyrektor stacji telewizyjnej wyznał. Łytwinenko dokonał tego wyznania podczas wywiadu dla programu telewizyjnego CBN News The Global Lane. Opowiadał, jak jeden z jego rodaków zadzwonił w środku nocy do ojca, wystraszony zbliżającymi się siłami prezydenta Rosji. Ojciec następnie modlił się o pomoc z członkami swojego kościoła i ta pomoc miała zaraz nadejść. On, ojciec, mówił, że jego syn był częścią oddziałów Ukrainy, wyjaśnił Litwinenko. W ciemną noc utrzymywali swoje pozycje i odkryli, że wiele pojazdów i maszyn Rosji zbliża się do nich. Odbiera telefon i dzwoni do ojca i mówi: tato, musisz się teraz pomodlić, mamy taką trudną sytuację. Jego ojciec wezwał innych członków kościoła i zaczęli się modlić. Chwilę później syn ponownie zadzwonił do ojca, wyjaśniając, co się wydarzyło na ich oczach. Zdarzył się jakiś cud, wyglądało to jak statek kosmiczny, powiedział chłopak. Z nieba spadł rodzaj błyskawicy i wszędzie rozprzestrzeniły się iskry. Potem rado odkryli, że wszystkie maszyny Rosji zostały zniszczone. Wszyscy myśleli, że może to była jakaś niezwykła technologia, o której nie wiedzieli, lub że była to tylko interwencja Boga. Co zaskakujące, Litwinenko ujawnił, że to tajemnicze zjawisko nie jest jedynym przykładem tego, jak Bóg odpowiada na ukraińskie modlitwy i działa przeciwko siłom Rosji. Następnie opisał, jak przyjaciel modlił się, aby Rosjanie sami się nawrócili. W końcu w nocy spotkali pierwszą grupę rosyjskich pojazdów, wyjaśnił dyrektor CBN Ukraina, opisując chwilę po tym, jak grupa pojazdów zajęła małe ukraińskie miasteczko i nagle Rosjanie zaczęli ciskać do samych siebie, jakby stracili rozum. To tylko kilka przykładów, ale dziwnych zjawisk na Ukrainie ma być więcej. Niektórzy nawet wprost twierdzą, że widzieli w Ukrainie Jezusa, o czym ma świadczyć to niesamowite nagranie postaci, która jakby chodziła po niebie. Czy jest to Jezus? Możliwe, ale komentarzy jest wiele. Niektórzy sądzą, że to cud. Inni mają podejrzenia, że jest to jakaś forma iluzji, próba tajemniczych testów technologii, która ma pewnego dnia oszukać ludzi i pokazać im na niebie rzeczy niezwykłe, przez które ludzie zostaną zniewoleni, jak ujawnienie obcych albo powrót Mesjasza. Ale ma być to tylko iluzja, a ludzie przez tą iluzję oddadzą swoją wolność. W każdym razie to nagranie naprawdę jest niezwykłe i musisz je zobaczyć. Straszna prawda o kreskówce atomówki wyszła po latach, fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie. Straszna prawda o kreskówce atomówki wyszła po latach, fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie.
Straszna prawda o kreskówce atomówki wyszła po latach, fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie.